Cześć, witam Cię w lekcji, która będzie na poważnie, to znaczy zerowy głupów, bo jest poważny temat, jak powiedzieć wszystkich świętych po angielsku i co się wtedy robi, no bo u nas to Halloween to tak powoli się przyjmuje, no jakieś gdzieś tam party, ale nie tak wszędzie znowu, więc jak chcemy powiedzieć, jak to u nas się obchodzi w tym czasie to święto nasze, to jak to po angielsku zrobisz? No to oglądaj ze mną i obiecuję, że na luzie sprzedam Ci parę wyrażeń i Cię ich nauczę. Jedziemy! Wszystkich świętych, czyli All Saints Day. Przyczaj sobie, gdzie jest apostrof w tym zwrocie. Mamy all wszystkich i teraz ci święci są w liczbie mnogiej, czyli mamy saints i dopiero tam idzie apostrof. I tak samo z drugim dniem, który u nas tradycyjnie jest również obchodzony, czyli zaduszki, dzień zaduszny. I tam możemy powiedzieć All Souls Day. I też to w tych duszach ta eska przyklejona do wyrazu, no bo to liczba mnoga i dopiero wtedy pojawia się apostrof. Czyli masz All Saints Day i All Souls Day. I teraz słówko, jak się obchodzi jakieś święta, to się celebrate. No i tak, tak, zawsze mówię, że najlepiej uczyć się w przykładach i to najlepiej własnych, więc ćwicz mówienie ze mną, nawet jak Cię gdzieś tam usłyszą, no to co? I przykład mógłby być taki. We never used to celebrate Halloween like we know it now. And Halloween is slowly getting more and more popular. People start throwing Halloween parties, mainly kids and teenagers. I co tu dla Ciebie mam? Mam, że celebrate, obchodzić jakieś święto, i party można throw, można hold, czyli jakby trzymać, można have. To by były te słówka do imprez i mam nadzieję, że tak to też zrozumiałeś, że tych imprez u nas to tak jeszcze halloweenowych nie ma, no powoli są coraz bardziej popularne wśród dzieci, wśród nastolatków, ale głównie traditionally we celebrate All Saints Day. And All Saints Day is a bank holiday. Here in Poland it's celebrated on the 1st of November. Bank holiday. To nie jest święto banków. To znaczy święto państwowe, narodowe, takie, w które wszyscy mają wolne. It's a day off for everyone. Day off. Jakie fajne wyrażonko, ale to nie jest taki day off, który my sobie bierzemy, tylko to jest właśnie bank holiday, święto obchodzone przez wszystkich, czy religious, czy non-religious, to jest wolne. I zwróć uwagę, jak ja to powiedziałam, All Saints Day is celebrated, jest obchodzony, widzisz, is celebrated on the 1st of November. Po tym filmiku będziesz mogła inne święto podstawić dokładnie w tą frazę. Is celebrated on. I tutaj trzeba będzie obejrzeć filmik o tym, jak wypowiadać resztę dat. Wiemy, jak powiedzieć wszystkich świętych, to teraz naucz się ze mną mówić, co się w ten dzień, co się w to wszystkich świętych robi. First, może jeszcze before. Before we tidy the graves, we go to the cemetery. Cemetery, graveyard po amerykańsku, cemetery po brytyjsku. We go to the graveyard, we tidy the grave. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Later on we bring flowers and on the day we light. Light, świecić. We light candles, we burn candles. Też można powiedzieć, jeśli chcesz mieć takie nasze polskie słówko znicz, to będzie grave candle, żeby już konkretnie powiedzieć, jaka to świeczka. So we go to the cemetery to meet up at tombstones. O, tombstone, czyli nagrobek. Tam nie ma B i tu też fajnie możesz obejrzeć, jeśli Cię to dziwi. Moje dawne nagranie o słówkach, w których nie ma B. Między innymi tomb. So we gather at tombstones to meet up, to talk with family members as well. To jest święto, w którym chodzi o wszystkich świętych i o naszych zmarłych, ale też spotkać się z rodziną. I oczywiście pay respect to the dead. I teraz dwie rzeczy tutaj. Pay respect. Ja wiem, że pay to pierwsze, co przychodzi do głowy, to płacić.
ale oddać szacunek to pay respect to, a the dead to będą zmarli jako, no może nie grupa społeczna. Dobra, obiecałam, że dziś na poważnie odcinek, ale jeśli weźmiesz przymiotnik, na przykład poor, the poor, to będzie biedota, the young, młodzi, młodzież, tak można stworzyć taki grupowy rzeczownik, the homeless, będą to bezdomni, the unemployed i zobacz, na tej samej zasadzie powiemy the dead, to często się w tych filmach tłumaczy, że to są zombiaki, truposze, jakiś tacy, no, ale to po prostu też są zmarli. So we pay respect to the dead, so this is all about the dead, maybe not all. So we go to the cemeteries to pay respect to the dead, to our late relatives and friends. O, i tu jeszcze jedno słówko dla siebie. Dla ciebie, jak to late? To, że co, oni tak późno? Jeśli chcesz powiedzieć świętej pamięci, na przykład jej świętej pamięci matka, no, można powiedzieć her dead mother, ale to tak jest dość mocno. Jej zmarła matka. Jeśli chcesz mieć takie właśnie świętej pamięci, to jest late, the late queen, to będzie nieżyjąca już królowa. Her late mother, to musisz rozumieć, że ta matka nie spóźniona, tylko właśnie świętej pamięci. To ważna rzecz, no tu można się przejechać. So, our late relatives, to nasi świętej pamięci krewni. To jak już jesteśmy przy święcie wszystkich świętych i zmarłych, no to dwa słówka, o których no nie mogę nie powiedzieć, czyli die, umierać. No bo die, zobacz jaka fajna już jest forma z ingiem, ta forma ciągła, masz die, dying. Popatrz, tam się Y nagle pojawił. No, przeszły czas jest łatwy, die, died. I die ma też takie znaczenie poza faktycznym umieraniem. Mogę z tęsknoty umierać, usychać, mogę z nudów umierać. Tak jak po polsku też powiesz. So the kids, you know, without the internet, they are dying of boredom. Więc też tak w przenośni. Możesz również w przenośni powiedzieć my phone's dead, czyli bateria mi padła. Chyba właśnie nie padła, bo mi tu klika. My phone's dead, my car's dead, czyli już taki naprawdę się zepsuł. The battery, czyli zarówno bateria w telefonie, jak i bateria jako akumulator. To też powiesz, the battery's dead. No i jak się umiera na coś, jak wspominamy kogoś, czyli die of cancer, die of a heart attack, ale jeśli wylew, to już mówimy die from. Czasem tak jest, czyli die of cancer, die of a heart attack, but die from a stroke. I na koniec, jak inaczej powiedzieć, że ktoś umarł? No po polsku co? Odwalił kitę, kopnął w kalendarz i jeszcze... No, jeszcze znalazłoby się pewnie tam kilka wyrażeń. Po angielsku najpierw takie porządne i kulturalne. Zamiast die, które jest no dość takim jednoznacznym sformułowaniem, możesz użyć tak, phrasala, na przykład pass away. Pass, czyli no, przemijać, away, no to by nam oddawało ducha tego wydarzenia. My grandpa passed away when I was in high school. Brzmi trochę mniej bezpośrednio i ostro niż he died. Więc w eleganckich sytuacjach, jeśli o kimś ładnie chcemy powiedzieć, to powiemy, że passed away. Jeśli natomiast odwalił kitę, przeproszeniem, to możesz powiedzieć kicked the bucket, czyli kopnął wiadro, po polsku coś w stylu kopnął w kalendarz. Można powiedzieć, że się wymeldował, tak jak z hotelu, checked out. To też taki zabawny sposób, żeby powiedzieć o tym zdarzeniu. I jeszcze tak jak Queen śpiewał, Freddie Mercury w piosence Bite the Dust, no to już, że ktoś jest martwy. On tak śpiewa Another one bites the dust. Dobrze, miał być bez wygłupów. Czyli też tam gryzie piach, gryzie, no nie wiem, pył. I to takich na luzie sformułowań trzeba uważać, kiedy się używa. Jeszcze na koniec, jeszcze mogę dodać he's gone, czyli nie ma, odszedł. No szeroko rozumiane, bo jak mi coś zginie, to powiem my bike's, my wallet's gone.
I tak samo też można powiedzieć o człowieku. He's gone. He passed away last year. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Na poważnie. Chyba udało mi się nie wydurniać. To muszę nadrobić w następnym. Dlatego koniecznie subskrybuj. Daj mi kciuka, jeśli coś z tych informacji Ci się przyda. I bardzo chętnie przeczytam w komentarzu, jak używasz któryś z zwrotów, o których tutaj mówiłam. Wybierz to, co dla Ciebie nowe, wybierz to, co ciekawe lub przydatne. Śmiało komentuj, bo tak się nauczysz. Do zobaczenia na naszym kanale lub na naszych kursach językowych w Bochni, stacjonarnie lub online. Bye!